Z nami Michał Wojciechowski, Klirek z Chorzów. Na początku sezonu jawił się jako klub z mocarstwowymi planami. Dzisiaj ten najbardziej zasłużony klub przyjechał do Torunia, no i wywiózł remis. Czy zasłużony, jak byś określił grę swojej drużyny na tle Klireksu, który chyba w pierwszej połowie dominował? Myślę, że punkt tutaj ani my nie powinniśmy mieć pretensji, ani Klireks. Bardzo wyrównany mecz i my mogliśmy go wygrać, i Klireks, także myślę, że właściwie podział punktów tutaj jest sprawiedliwy bardzo. Teraz dwa ciężkie spotkania przed wami na koniec tej rundy, dwa wyjazdy, trzeba będzie trochę punktów nagromadzić, żeby spokojnie świętować przed drugą rundą, która odbędzie się w połowie stycznia. No tak, no jedziemy na te dwa wyjazdy z myślą o tym, żeby wygrać. Już od tego tygodnia będziemy się przygotowywali na mecz w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. W naszej opinii w pierwszej połowie graliście lepiej, ostatecznie wynik 3-3. Jesteście zadowoleni? Tutaj w twierdzy Torun jeszcze nikt punktu nie uzyskał, a wam się dzisiaj udało. No tak, tutaj nikt, bym powiedział, jeszcze nie zwyciężył w tym sezonie, ale liczyliśmy oczywiście na to zwycięstwo, bo tu przyjechaliśmy, zawsze chcemy wygrać mecz. Myślę, że niezłe widowisko, no troszkę zabrakło skuteczności z jednej i z drugiej, mogło się to potoczyć różnie, mogliśmy i wygrać ten mecz i przegrać, więc na spokojnie powinniśmy to przeanalizować, zagraliśmy z bardzo dobrym zespołem, trener bardzo dobrze poustawiał FC Torun, widać to w całym sezonie, że naprawdę u siebie grają jeszcze bardzo dobrze na wyjazdach, też całkiem nieźle i widać, że są w czubie tabeli. Mam nadzieję, że my odnotujemy tam jeden punkt, zdobyliśmy, prawda? Z jednej strony, tak jak mówię, to jest fajne, że zdobyliśmy kolejny gdzieś tam punkt, ale szkoda tych zmarnowanych sytuacji, ale taka jest piłka. No właśnie, w końcówce spotkania rywal mocno na was usiadł, ale wyszliście z tych opresji obronną ręką. Jednak można powiedzieć, że chyba ulżyło wam po końcowej syrenie. Znaczy tak, bo liczyliśmy szczególnie jak wygrywaliśmy 3-2, liczyliśmy na jakąś kontrę, że uda się podwyższyć ten rezultat. Też mieliśmy niezłe sytuacje, a jednak tutaj popełniliśmy błąd i straciliśmy tą bramkę. Później Toruń dostał skrzydeł, no i zaczął atakować i to w końcówce wyglądało tak właśnie. My się bronili, czekaliśmy na tą jedną kontrę, a Toruń chciał strzelić do zwycięskiego gola. No, wyszło jak wyszło, tak jak mówię, cieszymy się z punktu, no ale liczymy na kolejne zwycięstwa, tak? Do tej pory w lidze szło wam jak po grudzie. Tutaj chyba uskrzydleni tym punktem łapiecie drugi oddech przed następnymi spotkaniami. Znaczy, mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk. Musimy popatrzeć to, co było dobre, a jak najszybciej poprawić to, co było złe, żeby do końca tych dwa mecze, które zostały w tej rundzie, żeby zapunktować, żeby gdzieś troszkę iść do góry tej tabeli, no bo faktycznie po 9 meczach 9 punktów nie jest to okazały wynik. Brońcie godnie swoich barw, najbardziej tytułowanego klubu, no i życzymy samych zwycięstw do końca sezonu. Dziękuję bardzo, również życzę. Dzięki. Trenerze, po 40 minutach wynik remisowy, ale ciągle musieliście gonić wynik, więc można przyjąć to 3-3 z ulgą, czy też jeszcze czegoś zabrakło, żeby naprawdę cieszyć się z sukcesu? Zabrakło skuteczności dzisiaj zdecydowanie, bo mieliśmy wiele sytuacji i zabrakło koncentracji przy stałych fragmentach gry przeciwnika, bo nie może być tak, że tracimy w bardzo dziecinny sposób, prosty, 3 bramki po nie jakichś tam rewelacyjnych rozegraniach, tylko po prostu po prostym podaniu i strzale z dystansu, czy też w strzeleniu piłki w pole karne, to jest gdzieś tam gapiostwo nasze i musimy nad tym zdecydowanie pracować, bo w jednym meczu stracić 3 bramki w ten sposób, to już jakby nam nie wypada. No i tyle, no. Skuteczność, bo wiadomo, że goniliśmy. No fajnie, że potrafiliśmy odrobić te straty trzykrotnie, ale tak jak mówię, no zabrakło nam tej takiej kropki na D, żeby tą ofensywę jeszcze jakby wykorzystać i tą przewagę, którą mieliśmy w polu zdecydowanie, bo gdzieś tam potrafiliśmy zepchnąć przeciwnika pod własne pole karne wielokrotnie, ale no gdzieś tam zabrakło centymetrów, nieraz po prostu ostatniego podania albo koncentracji pod bramką i takiej zwykłej skuteczności, także no tyle, no trzeba gdzieś tam dalej wyciągać wnioski i pracować. Mamy teraz dwa wyjazdy i przygotowujemy się do tych dwóch meczów, także okej. No właśnie, ubiega trener moje kolejne pytanie, trzeba poprawić skuteczność, koncentrację, no i po prostu zacząć grać na 100%, ponieważ
przed Wami dwa wyjazdy, zwłaszcza dzisiaj obserwatorem spotkania był trener Pogoni Łukasz Żebrowski. No trzeba się mocno sprężyć na te dwa wyjazdy do Szczecina i do Gliwic. No oczywiście, że trzeba się sprężyć, także no okej, Pogoń gra we wtorek, też będziemy obserwowali Pogoń, także tutaj wiadomo. Wrócaj, będzie odpoczywać. No tak, i oczywiście czekają nas ciężkie wyjazdy, ale no gdzieś tam już przełamaliśmy tą pasę taką złą, jeśli chodzi o te porażki do tej pory i gdzieś tam na pewno ten punkt zdobyty w ostatnim meczu na wyjeździe w Zduńskiej Woli na pewno te morale podniósł i wiemy, że możemy punktować również na wyjazdach, także na pewno tanio skóry nie sprzedamy i pojedziemy tam walczyć. Trenerze, Paweł Budniak cieszy się i czuje się podbudowany tym, co tutaj dzisiaj ugraliście, a jak w opinii trenera to wszystko się odbyło? Czy jest trener zadowolony z wyniku 3-3 w Toruniu? Oczywiście, znaczy jeśli chodzi o postawę drużyny, to przede wszystkim trzeba być zadowolony. Aczkolwiek no, w naszej sytuacji tutaj ten remis to tak naprawdę nam za wiele nie daje. Gdzieś nie uciekamy z tyłu, nie gonimy przodu tabeli i można powiedzieć, gdzieś tak takie jednostajne miejsce jesteśmy. Ale przede wszystkim no, sama postawa drużyny, walka, naprawdę dużo serca zostawił zespół. Wywalczył, szkoda, bo prowadziliśmy trzykrotnie, szkoda, że można powiedzieć, nie dowieźliśmy tego do końca. Ale bierzemy też pod uwagę to, że nie graliśmy z jakimś słabym zespołem. Tutaj Klaudiusz też bardzo dobrą pracę wykonuje i generalnie jesteśmy zadowoleni. Właśnie, trzykrotnie prowadziliście, napędziliście jednak mocno stracha Torunianą. To chyba może cieszyć, no bo chyba nikt tutaj się nie spodziewał, że dziewiąta drużyna przyjeżdża i stawia taki opór. Aczkolwiek no, można mówić, że na papierze dysponuje trener bardzo dobrymi zawodnikami. To znaczy, no, w poprzednich meczach też nie graliśmy jakoś wybitnie słabo czy słabo. Po prostu nie strzelaliśmy w sytuacjach, które tak naprawdę powinny wpadać w bramki i myślę, gdyby to przynajmniej, ja nie mówię tutaj o każdym wykorzystanym, ale przynajmniej no, 10% wykorzystanych tych sytuacji, jakie mieliśmy w poprzednich meczach, to myślę, że bylibyśmy o 6-7 punktów więcej i też w tabeli, nasza sytuacja w tabeli by inaczej wyglądała. No właśnie, miejmy nadzieję, że limit PH już się wyczerpał. Z nadzieją na następne dobre występy. Dziękuję panu za wywiad. Dziękuję również.